Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 53. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A jak zawsze sympatycznie kłania się w pas Mariusz Borkowski. Cześć. Tak, oficjalnie wiosna przyszła i mocno zapach. Grzeje nas, nas w plecy. Kwiatów. Zapach. Włosy. Żeby tylko. Czekaj, jak to było? Kwiaty we włosach. Kwiaty we włosach. Potargał wiatr. Dokładnie tak było. I tak o, jest. Matka, jestem stary. A, coś gdzie tam stary? Mogę, witaj, że po dwutygodniowej przerwie. Że tam, ale witam. Gdzie cię to wywiało? Na jakieś... Wyspy, odpocząłeś? Właśnie korzystam z tego, że jest ciepło, ładnie i w końcu wyszedłem i na rower, i na deskorolkę. No, pięknie. A z racji tego, że mam niedaleko wielki las, to skorzystałem jak najbardziej. I myślę, że my również w pewien sposób korzystamy tutaj w podcaście, bo już w zasadzie wchodzimy bardzo, ale bardzo powolutku, ale jednak takim bardzo powolnym krokiem. W taki sezon letnio-ogórkowy powolutku. Nie wiem, czy ty to zauważyłeś. No, wiesz, zastanawiam się. No, coś ty jest. Że jeszcze, tak, że jeszcze jakieś gry niby wychodzą, niby się zapowiadają, ale no już jednak jest tego troszkę mniej. Czekaj, niech Nintendo wyskoczy za chwilę z Nintendo Directem. Reggie powróci, chyba. Tak więc... bardzo ja bym by się nie zdziwił, że w maju albo w czerwcu... cześć, tutaj Nintendo Direct. Wypuszczamy w lipcu czy w sierpniu kolekcję Zelda, Wind Waker. Tak więc... Jak najbardziej, kupiłem. Ja bym się cieszył. Ale gra tak. Roku już wtedy to jest. Gra roku 2020. Ale tak patrząc na ten kalendarz wydawniczy, już jest coraz mniejszy. Kupujemy się no ten okres letni. No i te, i bardzo czekamy na te kolejne targi i konferencje. No, akurat nagrywamy ten odcinek w przededniu Digital Dragons, które będzie miało miejsce w Krakowie. Czekamy na Summer Games Festival, na Gamescoma. No, po raz pierwszy chyba w historii nie będzie E3 w tym roku, no ale zamiast nich no, mamy już, tak jak wspomniałem, i Summer Games Festival i Gamescoma. No i również myślę, Sony, Microsoft i Nintendo będą miały swoje w cudzysłowie directy, czy tam swoje prezentacje online. No na to musimy się przygotować. I tak myślę, że również nasz podcast w pewien sposób wszedł taki powoli taki letni, wakacyjny klimat, bo szykujemy coraz więcej takich troszkę lżejszych tematów, ale dalej zahaczające o tematy muzyczne. Dzisiejszy odcinek będzie tego, myślę, doskonałym przykładem. Co myśmy sobie zrobili? Naprawdę. Bardzo nietypowy odcinek. Ja myślałem, że będzie fajnie, a jak jak siadłem do tego odcinka i zacząłem tak myśleć, o nie, ja bym przynajmniej potrzebowałbym 2 tygodnie, żeby się przygotować do tego odcinka. Oj nie, to znaczy, trzeba by było chyba więcej. No chyba tak, na szczęście jakby chyba o wiedza w naszym przypadku, w obu przypadkach i to, że trochę mieliśmy czasu, żeby odrobić zadanie, no to się okaże za chwilę. To się okaże za chwilę. Rzeczywiście, czy odrobiliśmy zadanie? Jaką ocenę dostaniemy od słuchaczy? Bardzo nietypowy i może dla niektórych może dziwny i trochę nie na miejscu, ale uwierzcie mi, jak pogadamy o nim, to się zorientujecie, że w tym szaleństwie jest metoda, że w tym temacie również jest coś ciekawego, ale zanim do tego dojdziemy, muszę tradycyjnie zadać to pytanie. Mariusz, co u ciebie było słychać? No tak, bo wracamy, co ostatnio słuchaliśmy, a ponownie, no i ja staram się albo nadrabiać jakieś zaległości, a powiem ci, że tak jak zacząłem patrzeć na ten kalendarz związany z muzyką do gier wideo sprzed tych pierwszym, praktycznie już pierwszy kwartał nam się zbliża, w sumie już go mamy za sobą i tak patrzyłem, no przyznam się szczerze, nie ma zbyt wielu takich dobrych albumów z muzyki do gier wideo, które bym już mógł teraz powiedzieć, okej, to jest moja pierwsza piątka do nominacji.
Owszem, może się znajdą dwie takie pozycje, ale nie są to takie solidne pozycje, które bym powiedział, że to od razu. Tak. Dobrze, no jeżeli chodzi o to, co ostatnio słuchałem, to słuchałem Rhys of Rain, Survivors of the Void, Chrisa Christodoula. No to jest ulubiony przeze mnie kompozytor. No powraca ponownie z muzyką do Rhys of Rain, tym razem w postaci takiego dodatku, DLC, rozszerzenia. No jest jeszcze odważniejszy niż w przypadku poprzednich krążków. Nie zabrakło tego, do czego zdążył nas przyzwyczaić kompozytor, czyli no, słyszymy ulubione przestery, powykręcaną muzykę elektroniczną, a także takie mocne brzmienia gitar oraz rytmicznego zestawu perkusyjnego, czyli wszystko to, za co kochamy w muzyce progresywnej. No i tutaj mogę powiedzieć śmiało, że to chyba jest właśnie jeden z moich pretendentów do albumu roku 2022. Ogólnie myślę, że ten Rhys of Rain 2 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji przesłać muzyki, to tutaj z tego miejsca zachęcam. A teraz nic związanego z grami wideo. Album Continuum Shock. Na album trafiłem no, w sumie całkiem przypadkiem, dlatego tym bardziej doceniłem jego zawartość i też od razu udało mi się jakimś cudem zamówić z Holandii płytę winylową. Tak więc jeżeli jesteście sympatykami takich gatunków muzycznych jak funk oraz synpop, no, to poczujecie się jak w domu słuchając tej płyty. Nawet znajdziemy tu takie nawiązanie do twórczości francuskiego kolektywu Daft Punk. Słuchając płyty dosłownie odpłynąłem do lat 80. oraz mojego dzieciństwa. W sumie jest to trochę nostalgiczna muzyka, bogata w melodię, a wszystko to za sprawą użytego tutaj instrumentarium. Dlatego jeżeli szukacie czegoś na leniwe letnie wieczory, szczególnie teraz, to ten album zdecydowanie jest wart swojej uwagi. Pawle, a co u ciebie ostatnio się kręciło? Okej, ja tu muszę się wytłumaczyć, ponieważ przez ostatnie dwa tygodnie nie było mnie w podcaście, więc można powiedzieć, że miałem wolne, tylko że wolne to tak bardzo w dużym cudzysłowiu, bo jednak mimo wszystko dużo pracowałem, a przynajmniej świetnie udawałem. Ale jeśli miałbym być szczery, to przez ostatnie dwa tygodnie nie natrafiłem na jakiś konkretny album, który w ogóle zrobiłby na mnie jakieś szczególne wrażenie, które i byłoby warte wymienienia w odcinku. Ja to mówię naprawdę ze szczerego serca. Przesłuchałem ileś albumów, czy to te, które pojawiają się na liście na Spotify, na Bandcampie, ale nie natrafiłem na nic. I ja się tak zastanawiałem, na początku tak powiedziałeś, tak wspomniałeś, że już pierwszy kwartał za nami. Tak, że pierwszy kwartał za nami, to co już było naprawdę dobre w tym roku już się pojawiło i teraz myślę, że będziemy mieli taką krótką przerwę. Tak, przynajmniej ja to tak czuję, że jakichś większych albumów raczej nie usłyszymy. To jest taka moja obawa, chociaż z drugiej strony zastanawiam się, to może to jest kwestia tego, że się starzeję i robię się coraz bardziej wybredny i staram się nie polecać ludziom byle czego, a z trzeciej strony może to jest kwestia tego, co mówiłem na samym początku, że przyszła wiosna i wolałem więcej powychodzić z domu, o ile mam taką okazję, pojeździć na rowerze i zamiast muzyki słucham sobie bardzo dużo na przykład podcastów i okej, jedna reklama, polecam wszystkim, których interesuje branża gier wideo, w ogóle cały game dev, posłuchać podcast Dibbler Pyta Łukasza Kostki, świetne wywiady, bardzo krótkie, bo tak do pół godziny, 40 może minut, może trochę więcej, takie ale treściwe naprawdę wręcz chyba, tak? Bardzo treściwe, o Jezus, i takie trochę motywujące, więc jeśli ktoś chce pracować kiedyś w branży, myślę, że to jest taki naprawdę fajne kompendium tego jak zacząć, jak się zaczyna w ogóle pracę w branży, chociaż nie tylko, bo tam można posłuchać również o youtuberach, którzy na przykład tworzą recenzje planszówek, co jest dosyć niesamowite. Jest tam na przykład rozmowa z Mateuszem Witczakiem, obecnie dziennikarzem gamingowym,
rozmowa z Marcinem Kosmanem, który wcześniej był dziennikarzem, no dzisiaj ma swoje wydawnictwo i tak dalej, i tak dalej. Także prowadzi agencję. Oj, żeby tylko, tak. Człowiek także naprawdę bardzo dokładnie, bardzo fajne rozmowy. I jak jeżdżę sobie rowerem, to zdarza mi się przejechać cały las w kółko i przesłucham jakieś 3-4 wywiady. I nawet nie miałem nigdy chyba takiej sytuacji, żebym powiedział, ten wywiad jest nudny, nieciekawy. Nie, po prostu słucham od A do Z. I pozdrawiam bardzo Łukasza i trzymam kciuki, bo pytałem się go na Twitterze, kiedy będą kolejne odcinki, no ale powiedział, że wszystko zależy od jego sytuacji prywatnej i zawodowej. Naprawdę mocno trzymam kciuki i czekam na kolejne odcinki. Trzymamy i zapraszamy do odsłuchu, jak najbardziej. Tak, o Jezus, musimy jego jeszcze również zaprosić do nas. No jak najbardziej, ja mam nadzieję, że Łukasz ciebie zaprosi, bo ty wiesz, jesteś wschodzącą gwiazdą GameDevu. Nie. I taka ciepła aura już również przydała się, jeśli chodzi o moje nadrabianie z czytaniem książek. W końcu, nareszcie, bo mało kto wie, ale jakieś 2 lata temu przeprowadziłem się do nowej miejscówki i w końcu udałem się do pobliskiej biblioteki i stamtąd pożyczam. Realizujesz te marzenie takie, że idziesz z książkami, bądź z książką i czytasz przy kawie. Tak. No, dokładnie, coś takiego. Ale no, robię niestety bardzo głupi błąd, czyli pożyczam książki z biblioteki, mimo że cała moja półka jeszcze się ugina pod ciężarem książek jeszcze nietkniętych. Ale tak nie przedłużając, mogę od siebie polecić takie książki typowo gamingowe, które przeczytałem i które mogę każdemu polecić. Pierwsza książka to jest Nie każda bajka dobrze się kończy. Zlot i upadek Sierra Online. To jest taka książka, można powiedzieć, autobiograficzna Kena Williamsa o tym, jak zaczęły się jego przygody z branżą gier wideo, o tym, jak Sierra powstawała, czyli jedna z najważniejszych gier produkujących, wydających gier w historii branży. No i również opisuje bardzo głośny upadek tej firmy. Naprawdę fascynująca historia i taka bardzo osobista. Podobają mi się również takie wtręty, również takie insiderskie odnośnie tego, jak się pracuje w branży i nie tylko. Druga taka książka, którą również polecam, w ogóle to jest z tego samego wydawnictwa, czyli Open Beta, Itchy Tasty, czyli nieoficjalna historia Resident Evil, co było dla mnie zaskoczeniem, bo książka w wersji polskiej pojawiła się jakieś kilka miesięcy po premierze światowej. Również świetna historia, dużo takich insiderskich rzeczy się dowiedziałem, zwłaszcza takich, o których w ogóle nie miałem bladego pojęcia. Tak? Jest na przykład taki fragment mówiący o tym, dlaczego dialogi w pierwszym Resident Evil no, brzmiały tak, jak brzmiały. Oj, bardzo suche, ale uwierzcie mi, to ma wyjaśnienie, to ma sens. W końcu to nabrało dla mnie sensu. This is blood. Żeby tylko. Poczekaj, tam była taka jedna kwestia... Zrobiłoby to z ciebie Jim... Kanapkę. Coś takiego. Ja pierniczę. Tak, po tej pułapce. Nadal to pamiętam. No. Ale to ma sens. Uwierz mi, to naprawdę ma sens. No to jest wiesz, to jest takie to się na to mówi chyba slapstickowe kino, wiesz, takie klasy B trochę. Takie bardzo klasy B, ale to też ma związek z różnicami regionalnymi między graczami ze Stanów Zjednoczonych na przykład, a z Japonią. To naprawdę tam jest wszystko wyjaśnione, dlaczego tak właśnie to jest. Jedyna rzecz, która mi tam nie pasuje, to to, że ta historia Resident Evil kończy się na 4 i na odejściu Shinji Mikamiego z Capcomu. Tak, niestety. Po 4, no wiadomo, przychodziły jeszcze kolejne Resident Evil i różnego rodzaju remake'i, remastery. No szkoda, że książka na tym kończy się tylko na 4, ale i tak bardzo polecam. I ostatnia taka książka to jest Sid Meier przedstawia wspomnienia, również taka autobiografia autorstwa Sida Meiera, czyli twórcy Cywilizacji, zresztą nie tylko, bo również Pirates, Rail Tycoon mojego ukochanego. Również fascynująca lektura, bardzo ciekawa, bardzo taka podobnie jak Kena Williamsa, bardzo osobista historia tego, jak on działa w branży i tego, jak Cywilizacja w ogóle działa. Tak, jeśli jesteście fanami tej serii, myślę, że to jest taka pozycja obowiązkowa. Także
To była moja polecajka takiej lektury wiosennej. No mam nadzieję, że w ciągu następnych dni, tygodni pojawią się takie albumy, które mógłbym polecić. Ale tak jak mówiłem, powolutku chyba wchodzimy w taki sezon ogórkowy, gdzie z jednej strony mamy bardzo dużo gier, zwłaszcza tych gier niezależnych, gier indie, ale bardzo mało, myślę, dobrej, wartej muzyki. Ale to nas nie zatrzyma, żebyśmy tutaj wspólnie z Pawłem i z naszymi przyszłymi gościami w sumie, poruszali naszym zdaniem interesujące tematy, które, dokładnie, które no, warte są poruszenia tutaj na łamach podcastu. Dokładnie, dokładnie. Nagadałem się strasznie. No, strasznie długi wstęp. Naszego... No, po prostu ciebie nie było, no to wiesz, w końcu się musiałeś wygadać. No. Muszę się wyżyć. Ale tak, musimy przejść do naszego głównego tematu i mój Boże, wstęp do tego będzie tragiczny. Okay, dajesz. Więc... W naszym podcaście wielokrotnie rozmawialiśmy na najprzeróżniejsze tematy, albo rozmawialiśmy o muzyce do konkretnych gatunków gier, o muzyce do jakiejś konkretnej serii gier, patrz przykład Dragon Quest. Rozmawialiśmy z twórcami muzyki, z sound designerami, także trochę się tego pojawiło, ale myślę, że chyba nigdy nie spoglądaliśmy na taką część muzyki, którą bym nazwał, i niestety nazwa mi uciekła, niech mi się szybko przypomni. Muzyka nigdy nie rozmawialiśmy o konkretnym takim podgatunku, podgatunku muzyki, która pojawia się w grach, którą słyszymy i która jest ona obecna. Ale część z nas na nią tak w sumie trudno mi powiedzieć, czy zwraca na nią uwagę, chociaż moim zdaniem powinniśmy to robić, bo to jest jeden z głównych elementów. To już zależy, jaki typ, gatunek gry. Sądzę, że to od tego będzie zależało, jak gracze i osoby słuchające będą zwracały na nią uwagę. Sądzę, dokładnie, że to jest taki główny czynnik. A mówię tutaj o muzyce, która nam towarzyszy w wioskach, w miastach, na wsi, w barach. Na wsi. Dokładnie, czyli taka muzyka, która sielska, w zasadzie znajduje się gdzieś w backgroundzie, która nam towarzyszy podczas odwiedzin różnego rodzaju miejscówek w grach. Muzyka nie towarzyszy nam w całej grze, ale tak dokładnie wskazuje. Dokładnie, jest ich bardzo dużo. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Ile gier, tyle macie takich utworów, ale to, tak jak Mariusz, ty wspomniałeś, to wszystko zależy od gatunku i od tego, no, jaka to może być gra. Ale dlaczego chcę poruszyć ten temat? Okej, taka moja mała wtrątka prywatna. Jak wiecie, bardzo lubię. Ja kocham muzykę z gier JRPG. To jest mój ulubiony gatunek gier, to jest mój ulubiony gatunek muzyki generalnie. Dokładnie. I mam taki malutki guilty pleasure. Nie wiem, może część z was coś takiego ma, ale na przykład na YouTubie istnieją takie playlisty różnych, czy to ścieżek dźwiękowych z filmów na przykład, albo seriali, albo takie tworzone przez fanów, na przykład, nie, Mariusz, znasz takie kanały, gdzie puszczana jest na przykład muzyka na żywo z jak to się nazywa? Taka muzyka chilloutowa. Aha. Wiesz, takie chill zone, no, takie high low hip hop, no, i tak takie dalej. Kanały. Ty jesteś fanem takich kanałów. Ja jestem fanem tego typu kanałów, nawet Square Enix coś takiego wypuścił u siebie. Ale ja mam jeszcze jeden taki gatunek, ja mam jeszcze jedną taką grupę tak naprawdę kanałów, gdzie puszczana jest muzyka, słuchajcie, właśnie z różnego rodzaju wiosek, miast i mieścin z najprzeróżniejszych gier. I mogą to być z gier RPG, gdzie przede wszystkim przesłuchamy taką muzykę taką średniowieczną. No, jakbym miał wymienić tytuły, no to na przykład Pillars of Eternity, Baldur's Gate, Oblivion i tak dalej. Albo takie, które mi umilają czas w japońskich RPG. No oczywiście Final Fantasy, Dragon Quest, ale również Earthbound, Wild Arms i tak dalej, i tak dalej. To jest takie, tak jak powiedziałem, moje guilty pleasure, bo
Ta muzyka z tych miast, tych wiosek charakteryzuje się tym, że charakteryzuje się dwiema takimi rzeczami. Po pierwsze, jest mocno relaksująca. One dobrze podkreślają, że wchodzimy do takiej miejscowości, do takiego miejsca, gdzie rzeczywiście możemy na chwilkę odetchnąć, uspokoić się. Ale to jest różnie, myśli. Ja ci tak, wiesz, przerwę teraz, to jest różnie, bo wiesz, jak mówisz teraz o RPG-ach i mówisz teraz, czy to są zachodnie i wschodnie RPG, no to te, o czym za chwilę na pewno będziemy z Pawłem mówić o tej różnicy, no to ta różnica, ja sądzę, że jest diametralna. Bo kompletnie jest inne podejście a co, żeby było najzabawniejsze, to się nie zmieniło na przestrzeni tych nawet 30-40 lat, że dalej tworzy się tak muzykę, że dalej gdzieś tam jest takie wyobrażenie, gdzieś to siedzi w nas, że sobie wszyscy wyobrażają, że teoretycznie tak by muzyka mogłaby brzmieć, gdzie mówię tutaj o zachodnich produkcjach, gdzie na przykład w przypadku tych wschodnich, głównie japońskich, to jest multum eksperymentów. Tam się nie boją eksperymentować, dlatego ja jestem głównie zwolennikiem tych japońskich tematów, właśnie, miast i tak właśnie. Dalej. I o tym właśnie chciałem powiedzieć, że to jest taka druga cecha tej muzyki, muzyki miast, wiosek, że również podkreślają miejsce, do którego trafiamy. Tak, miejsce, historie, nawet historie, postacie, wszystko. Nawet niektóre są utwory, teoretycznie są pod miasto, ale one od razu się gdzieś tam stają tematem na przykład jakiegoś bohatera, bohaterki czy bohaterów, a może nawet czasami jest tak, że jak już jakiś bohater ma swój temat przewodni, to jak się pojawia na przykład, nie wiem, w rodzimym mieście, załóżmy, bo pochodzi z tego miasta i gdzieś tam po latach wraca, chyba dobrym przykładem jest Octopath Travel, to z gry na Nintendo Switch, to jak bohater wraca do tego miasta, to właśnie wybrzmiewa ta melodia, która jest też od razu też jest tematem tytułowym tej postaci. Mhm. Dokładnie. One się naprawdę, one są mega różnorodne i tak jak wspomniałem wcześniej, charakteryzują konkretne miejsce, w którym one występują, i można powiedzieć, że są takim ich nierozłącznym elementem. Ale właśnie, czy Mariusz, nie wiem, może ja się mylę, może tylko ja mam taki fetysz, że tylko ja uwielbiam te dźwięki z miast. No nie, jak ja to też, właśnie, też, jak to też, właśnie też. Z tobą jest? Czy ty uważasz, że to jest po prostu muzyka, która sobie leci gdzieś w backgroundzie i ma nam nie przeszkadzać, czy jednak to jest coś takiego, że nie wiem, wchodzisz do jakiejś mieściny i odkładasz na chwilkę pada, żeby sobie posłuchać tej muzyki? Znaczy, powiem tak, może to być trochę krzywdzące dla osób, które się głównie wychowały na grach komputerowych, i mam na myśli tutaj o typowych RPG-ach pokroju tam Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Diablo i wielu, wielu innych takich świetnych tytułów. Bo ja nie ukrywam, to są naprawdę dobre gry, no ale mnie większa część tych gier ominęła, bo ja się wychowywałem na konsolach. I ja jak się zacząłem już tak bardzo mocno interesować muzyką do gier, to gdzieś tam, powiedzmy, nadrabiałem te klasyki, tak? Icewind Dale, Jeremiego Soula, czy tam na przykład Dragon Age Inonazura. No, jest kilka naprawdę godnych uwagi i godnych wspomnienia utworów, no ale też powiedzmy sobie szczerze, to nie są też RPG, bo to też są jakieś na przykład inne gry, które mają te tematy. Ale ja się kompletnie nie zgodzę z tym, że muzyka właśnie w tych wioskach, czy w tych takich, powiedzmy, miastach, czy nawet w zamkach, o których też na pewno dzisiaj będziemy mówić, w żadnym wypadku mają po części podkreślam, spełniają jakąś rolę tła, czyli ten cały z tym takim backgroundem, ale nie, ja się nie zgodzę z tym, że to jest trochę krzywdzące dla tych utworów, że one tylko gdzieś tam sobie mają grać w tle, a my na nie nie mamy zwracać uwagi. To znaczy, trzeba też jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Postaram się też to ująć w kilku zdaniach, jak najkrócej. A chodzi mi dokładnie o to, że
to jak się pisało kiedyś muzykę do takich gier, to trzeba pamiętać o innej rzeczy i my chyba już nawet to wielokrotnie mówiliśmy to w naszych podcastach, że 20-30 lat temu, gdzie gry głównie RPG, czy to zachodnie, czy japońskie RPG, były głównie tekstowe, tak? Nie było nagrywanych dialogów i muzyka jakby cały, czy to... Czy może nie zawsze ten backgroundowa, czy ta muzyka tła, muzyka tych wiosek i miast, nie zawsze ona budowała jakieś tam powiedzmy na napięcie, tak? Bo od tego były inne utwory, tam one się później jakoś pojawiały, zależało wszystko od dynamiki i od danego momentu, w jakim znaleźli się nasi bohaterowie, bądź bohater, to sądzę, że w przypadku tych tematów miast, one były o tyle ważne, że myśmy tam bardzo długo czasu spędzaliśmy, tak? I wracaliśmy do tych miast i one czasami były tak pisane, te utwory, że po tym jak one wpadały jakiegoś takiego lupa, to nawet nie wiedzieliśmy o tym, że one są zapętlone, te utwory. I te utwory czasami miały takie zadanie, że miały budować na pewno jakąś taką powiedzmy atmosferę panującą w danym mieście, tak? Mieliśmy na przykład miasto takie nie wiem, powiedzmy, gdzie jest tętni życiem. Sądzę, że takim szybkim przykładem, jaki by mi przyszedł do głowy, to jest jeden z pierwszych Gensui Kodenów, w którego grałem. I to jest, jak mnie dobrze pamiętam, to jest utwór chyba Beautiful Golden Capital. To jest taka to jest taka bardzo skoczna sielska muzyka. I to mówię, to wszystko zależy od dynamiki, albo w jakim momencie gry, historii się znaleźliśmy. No ale też były na przykład mroczne takie utwory. Kolejnym takim moim ulubionym przykładem, ja po prostu uwielbiam ten utwór, jak zresztą całą ścieżkę dźwiękową, no to jest na przykład utwór z Final Fantasy IX Kingdom of Burmecia. Nie wiem, czy pamiętasz, to jest taki tak, zrujnowane miasto, miasto z jakby niekończącym się deszczem, bo tam cały czas padał i tam główna bohaterka, jedna z głównych bohaterów, Freya bodajże, tak? Jak mi Frey, jak dobrze pamiętam, ona tam, to było jej rodzina miasto. No i to jest taka troszeczkę nie wiem, melodramatyczna, tak? Dlatego to na przykład to bardzo to dobitnie jest pokazane na przykład w japońskich RPG-ach, tak? Już tutaj wspomniane Final Fantasy IX, czy przez ciebie tam Wild Arms przez chwilę był wspomniany, przeze mnie jeszcze oprócz tego Gensosui Goden, ale gdzieś tu na pewno jeszcze padną inne gry. Staraliśmy się sięgnąć jak najbardziej głęboko z pamięcią do niektórych tych gier i też niektórych utworów. Tak więc jeżeli nas słuchacie na YouTubie, to prawdopodobnie jak będziemy podawać przykładem, to będziecie mogli usłyszeć te kompozycje. Ale jakby odpowiadając jeszcze też na twoje pytanie, żeby tutaj nie wchodzić za bardzo w jakąś długą dygresję, sądzę, że wręcz przeciwnie, one spełniały te utwory tak samo ważną rolę, jak utwory, nie wiem, powiedzmy tematów postaci, tematy postaci, albo tematy bitewne i pozostałe inne. One spełniały taką samą ważną rolę, jak pozostałe, tak? Ta rola się sprowadzała tych utworów do tego, żeby po pierwsze na pewno umilić czas graczom i to, że no one nie mogły przeszkadzać, te utwory, w trakcie gry. No bo jeżeli graliśmy głównie w grę tekstową, no to powiedzmy sobie szczerze, że oprócz dźwięków to muzyka bardzo istotną rolę grała. Mi się czasami zdarza tak, że są, nie wiem, utwory miast, które bardzo mi mocno zapadły w pamięć, już po części tutaj dwa wymieniłem. W trakcie tej dzisiejszej naszej rozmowy jeszcze na pewno kilka innych pozycji zostanie tutaj jakby z naszej strony zaproponowane, ale
Wiesz, ja mam ten problem, ja staram się troszeczkę odciąć od porównywania do tego też, co jest, czy ta zachodnia muzyka tych miast i wiosek jest lepsza czy gorsza od tych gier, które w Japonii powstawały. To znaczy, że są to dwa oddzielne szkoły komponowania muzyki, podejścia też do komponowania, gdzie obie gry, oba gatunki, mimo tego, że są jakby podobne w swojej mechanice do siebie, to sądzę, że pod kątem stylistycznym i też czasami fabularnym, albo nawet bardziej niż czasami, to są, no, tak jak powiedziałem, dwie różne szkoły pisania muzyki. Dlatego nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie tak konkretnie, może dlaczego tak się nie dzieje, że to jest coś więcej niż backgroundowa muzyka towarzysząca nam w trakcie, nie wiem, przemierzania jakichś tam, powiedzmy, plaż czy domków, jak będąc w mieście albo na przykład w zamku. To chyba wszystko zależy, tak jak wspomniałeś, przede wszystkim od gier. Tu dobrze, bardzo dobrze, że wspomniałeś Genzo Suikoden, czyli moją kochaną serię, która jest chyba najlepszym przykładem najlepszym przykładem pokazującym na to, że ta muzyka w tych miastach i wioskach nie służy tylko jako tło, jako umilacz czasu, ale też przekazuje nam taką cenną wiedzę o tym, jak ten świat wygląda, jak on funkcjonuje, tak? W Suikoden 2, jeśli dobrze pamiętacie, jest taka... O mieszkańcach tych miast też i tak, wiosek. Tak. Jest taka ukryta wioska, na przykład ninja. Pamiętasz? Jest tam coś takiego. I wchodzisz do tej wioski i słyszysz takie melodie, które idealnie do tego pasuje. Ale na przykład... Kiedy odwiedzamy właśnie Gregminster, to usłyszymy ten motyw, o którym właśnie wcześniej wspomniałeś. Taki skoczny, taki trochę pełen przypychu, bo to było takie dosyć bogate miasto i nie tylko. W Suikodenie 5, pamiętam, był taki... przepraszam, niestety nie przypomnę sobie nazwy miasta, ale utwór chyba się nazywał Town on the River i to jest tytuł adekwatny do tego, co można zobaczyć. To jest wioska, która składa się ze statków, które są ze sobą połączone. I słyszysz te melodie takie morskie, takie wodne, takie bardzo wesołe, jakbyś, nie wiem, siedział na krawędzi tej łódki. To jest naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna seria. I również świetnie pokazuje, świetnie też udźwiękawia, jakby to powiedzieć, skąd tak, może nie tyle te gry pochodzą, ale do jakich istniejących w rzeczywistości miejsc nawiązują, na przykład do Chin, Japonii i nie tylko. Ale wiesz co, mi się wydaje, że też, przepraszam, że ci wydaję słowo, mi się wydaje też, że te kompozytorzy, jak pisali tą muzykę, to też się inspirowali architekturą danego miasta, tak? Tak, dokładnie. I sądzę, że takim jednym z bardzo dobrych przykładów, i to jest, uwielbiam ten utwór, to bezmiennie, to jest na przykład Cosmo Canyon z Final Fantasy VII. Mhm. To jest takie nawiązania trochę do folkloru rdzennych Amerykanów, tak? Czyli Indian. I tam słychać właśnie takie naleciałości takiej, powiedzmy, folkowej muzyki. No i ta melodia, tak? Która no, wybrzmiewa od razu. Aż się chce chodzić po tym mieście. Ja na przykład w mieście czy w wiosce, ja sobie zawsze właśnie ceniłem bardzo w tych japońskich RPG-ach to, że no, już wiem, że powtarzam się jak katarynka, ale na serio ta melodyczność, ona, wokół której budowało się całą resztę, tak? Jak ona była później różnorodna, jakie instrumenty słyszeliśmy, ale ona była tak mocno wpadająca w ucho momentami, taka nawet bym powiedział, podniosła. Ale to wszystko też zależało od sytuacji, w jakiej znaleźli się nasi bohaterowie w trakcie gry. Bo tak to też trzeba się mocno namęczyć, żeby ta muzyka przez całą grę nie brzmiała tak samo. Trzeba było się naprawdę zapętlić, mocno połączyć. Suikoden jest mega różnorodny, ale ja również patrzę na inne gry. I tak patrzę na przykład na Grandię, gdzie jest taki motyw Town of Palm, gdzie słyszysz
jak ktoś gra na jakichś metalowych puszkach albo na jakichś innych żelazkach, na jakimś innym żelastwie. Wiesz, masz miasto portowe, gdzie spodziewasz się jakichś szantów, jakichś takich morskich klimatów, ale akurat w tym utworze została podkreślona i moim zdaniem bardzo słusznie taka industrialna architektura miasta, czyli domy złożone z takich metalowych płytek, prętów, w ogóle prawie całe z metalu i to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Ale naprawdę trzeba... Trzeba się mocno zastanowić nad tym, jak ta muzyka ma brzmieć. Ona nie może być robiona na odwal. Ale widzisz, bo trzymamy w dłoni jakby dwa światy. Ten świat tych zachodnich RPG-ów, gdzie zazwyczaj te RPG-i, no powiedzmy sobie szczerze, chyba w 80% skupiały się na takim fantazy, ale troszeczkę nawiązując do średniowiecza, tak? Takie. I zawsze słyszeliśmy praktycznie, naprawdę jak ja sobie robiłem dzisiaj ten research, i gdzie by mnie, jedyną chyba różnicą to był Elder Scroll, czyli wszystko co Jeremy Soule komponował. Tam wyczułem taką różnicę, ale jak wiesz, nie wiem, zaczniesz słuchać Neverwinter Nights, Dragon Age, Baldur's Gate'a, i Pillars of Eternity, czy na przykład Wiedźmina, to to wszystko wokół się skupia takiego folkloru średniowiecznego, tak? Gdzie słyszysz te same praktycznie instrumenty, jedynie no to wiadomo się, harmonia tam zmienia i cała jakby ta melodyczność, dynamika. No tak, że wchodzisz do tawerni i słyszysz w zasadzie te same dźwięki. Właśnie nie słyszysz tego, żeby ona była... Co by się stało nagle, że wchodzisz do tawerny, a słyszysz na przykład instrumenty z Bliskiego Wschodu. Ja na przykład... I to jest ogromna różnica, bo ja pamiętam na przykład Xenogearsa na przykład, i utwór, nie wiem, My Village is Number One albo Town of Burning Suns, tak? To są tak, są dwa różne od siebie utwory kompletnie, a mają po prostu jedynie jakby taką wspólnym mianownikiem, które ich jakby łączy, to jest to, że mają do opowiedzenia jakąś historię tego miasta, tak? Że ten utwór My Village is Number One, no to jest utwór, który nawiązuje do rodzimej wioski głównego bohatera, a z kolei Dazzle Town of the Burning Sun, no to z kolei innego bohatera. Czasami się zdarzało to, co o tym ja powiedziałem przed chwilą, że te tematy tych miast, czasami one były tematami samych bohaterów, bo na przykład Nobu Uematsu w swoich grach Final Fantasy, on na przykład oddzielał to, tak, bo robił tematy bohaterów oddzielnie i tematy na przykład miast. Nie umiem sobie przypominać, w Dragon Questie chyba tego nie mieliśmy, zawsze mieliśmy miast, nie umiem sobie przypomnieć, czy było bohaterów, a to za chwilę będziemy mówić, ale wiesz, ale mamy na przykład dobitny przykład jednego miasta, które, no, mówię o zachodnich teraz RPG-a, Diablo 1 i Tristram, no to jest mistrzostwo, tak? Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o kompozycję. To jest bezmiennie jeden z najlepszych utworów pokazujących zło i zniszczenie, a czy wiesz, on to jest jedyne miasto, które koi ciebie, twoje nerwy, zanim jak zejdziesz do piwnicy, czyli po prostu do tych podziemi. Niby jest, wiesz, takie powiedzmy, budzi nastrój niepokoju, ale też zarazem ciebie zawsze ten utwór uspokajał. On miał być takim troszeczkę redemą, takim lekarstwem trochę. Przed tym strachem, który ciebie czekał po zejściu do podziemi. Sądzę, że takich utworów było mało, ogólnie w całej historii, sądzę, RPG-ów i też JRPG-ów, ale tak ty mówisz, żeby to nie było takie krzywdzące i że my tylko jesteśmy zakochani jakby w tych japońskich RPG-ach. Owszem, gdzieś tam powiedzmy może mamy większą nostalgię do tego gatunku, natomiast w przypadku tych zachodnich RPG-ów też się zdarzały bardzo dobitne utwory, tak? No bo
Nie wiem, tam chcesz chyba prawdopodobnie zaraz o miastach, czyli samych dźwiękach urbanizacji porozmawiać, ale ja już teraz mogę powiedzieć, że to na przykład, oczywiście. Oczywiście, że to był, nie wiem, Elder Scroll, o którym na pewno jeszcze powiemy, World Warcraft, czy nawet świetne Divinity Original Sin 2, tak? Mhm. No ale to też nie jest tak, że chcemy, tak jak Mariusz powiedziałeś, nie chcemy słodzić cały czas JRPG-om, bo tam również zdarzają się no, raczej nieodpowiednie przykłady, może takie, że... Kwiatki takie, które nie nadają takie bardzo, bardzo kwiatki. Takim, myślę, najlepszym kwiatkiem, jak już zostało powiedziane, jest seria Dragon Quest, zwłaszcza ostatnia część. To jest taki przykład... Zatrzymania się w pewnej erze, ja bym powiedział. Tak, zatrzymania się w pewnej erze, takiego niewykorzystania potencjału, może tak. Bo jeśli pamiętacie, jeśli wejdziecie do jakiegokolwiek tam miasta, macie w zasadzie ten sam jeden utwór, ten sam jeden motyw, ale tam te miejscówki, które odwiedzacie, to aż proszę się, żeby stworzyć coś takiego autorskiego, coś takiego charakterystycznego. Ale tu czegoś takiego nie ma i to mnie najbardziej wkurza w tej części, w ogóle w tej serii. To jest trochę krzywdzące dla tej gry, bo muzyka w Dragon Questie zasługuje na coś więcej, a z kolei Koji Sugiyama bardzo też się inspirował muzyką klasyczną zachodnich kompozytorów i czasami nawet starał się, żeby ta muzyka przypominała właśnie te średniowieczne takie klimaty. Mhm. Uspółcześnił ten rodzaj jakby gatunku, tak? I wrzucił go do japońskiego gatunku RPG. No. Dokładnie. Ale tak zanim jeszcze przejdę do następnego punktu naszej rozmowy, tak chciałbym ciebie zapytać, bo my się bardziej kręcimy wokół tych klimatów role-playing gamesów i wschodnich, i zachodnich, ale czy ty masz może, czy znasz takie przykłady gier z innych gatunków, gdzie odwiedzasz jakieś konkretne miasta, miejscówki, wioski, gdzie usłyszysz jakieś charakterystyczne melodie? Czy to jest po prostu tak, że mamy po prostu jedną muzykę wciśniętą w nasze uszy i po prostu mamy jakoś z tym żyć? Ja próbuję sobie właśnie coś takiego przypomnieć. Zastanawiałem się, ja myślę, że tym utworom nie przypisano takiej łatki, o której dzisiaj mówimy, że słuchajcie, to jest utwór miasta albo to jest utwór wioski, bo nie wiem, jak zaczniemy myśleć, nie wiem, o Far Cry'u, obojętnie której odsłonie, no to tam się zdarza czasami, że nasz bohaterka ląduje w jakiejś tam powiedzmy wiosce i gdzieś tam przygrywa w tle muzyka, ale zazwyczaj ta muzyka jakby nie jest przywiązana do tego miejsca, tak? Bo trzeba pamiętać o jednym, że niezależnie od tego, jaki to jest RPG, zawsze te utwory były przywiązane do tego miasta. To znaczy można było tylko usłyszeć ten utwór w tym dokładnie mieście, czyli się identyfikowałeś od razu, identyfikowałeś gdzieś tam w głowie, że okej, jeżeli ja pójdę do tego miasta, to usłyszę tą muzykę, albo że jak słyszysz tą muzykę, to sobie przypominasz te miasto i tak na odwrót. I sądzę, że w przypadku innych gatunków gier, to nie zawsze to działa, tak? No bo nie wiem, mamy Monster Hunter Rise, gdzie jest główny hub i gdzie słyszysz główny temat muzyczny, no to od razu wiesz, tak, że to z tej wioski. To nie jest RPG. Taki z krwi kości. A nie wiem, myślałem na przykład o serii Metal Gear Solid albo Devil May Cry, tylko że to są już miejsca bardziej nie miast, nie jakichś wiosek, tylko lokalizacji, tak? Że jakaś lokalizacja ma jakiś swój temat muzyczny. Ja pamiętam, nie wiem, z mojej ukochanej części Metal Gear Solid Snake Eater 3, czyli trzeciej odsłony tej serii, no to tam zazwyczaj, nie wiem, muzyka się tylko i wyłącznie gdzieś pojawiała w danym momencie, jak coś się, nie wiem, działo, albo odpalała się po tym, jak zobaczyliśmy jakąś scenkę. Zazwyczaj tam był jakiś tam, powiedzmy, ambient. Tak więc ciężko mi gdzieś tam teraz, nie wiem, tam chyba było taka baza wojskowa, no to tam gdzieś były jakieś takie, powiedzmy, tematy. Nie wiem, przyszło mi jeszcze do głowy, nie wiem, Devil May Cry,
To też jest tak, że no ale tak jak mówię, to są gdzieś takie, wiesz, tam było z kolei w jedynce, no to zależnie od tego, jak byliśmy w jakiejś części zamku, to inna przygrywała muzyka. Na przykład w twojej ukochanej Castlevanii. Wiesz, to równie dobrze moglibyśmy mówić o Castlevanii, jak przechodzimy do pewnego etapu gry i to wybrzmiewa po prostu jakaś tam, powiedzmy, melodia. Ale jak tak mówię, to jest zupełnie inny... Inna formuła tutaj jest, bo to jest bardziej samych takich, powiedzmy, te utwory są ulokowane do jakichś poszczególnych, przypisane poszczególnych miejscówek. Ale nie powiedziałbym, że to są, czy można to mówić, czy można im przypisać to, że to są jakieś, nie wiem, miast. No nie, no, bo tam czasami jesteś tylko przez chwilę, tak? Zastanawiam się o Death Stranding na przykład. To jest taka gra, która bardzo dużo tam jest muzyki, tak? Bo oprócz tego, że muzyka była skomponowana, to są też multum piosenek. I tak się właśnie zastanawiałem nad Death Stranding, no to jak większość czasu spędzasz tam w podróży, tak, no to muzyka, czy tam te piosenki się gdzieś tam czasami się odpalają. Zazwyczaj w ciszy grasz, jest ambient, a ewentualnie się muzyka pojawia, jak jesteś, nie wiem, w jakimś zagrożeniu, tak? Ale jak się już, nie wiem, pojawisz kimś, powiedzmy, na etapie fabularnym, to ci się odpala temat. Tylko że ja mówię, no to nie jest znowu taka muzyka, która... jest konkretnie przypisana do konkretnej jego lokalizacji. To jest zupełnie chyba inny typ, rodzaj komponowania utworów niż dotychczas, o czym dzisiaj rozmawiamy, tak? Ja myślę, że to jest również kwestia tego, co mówiliśmy na samym początku, że to wszystko zależy od gatunku. Tak, to zależy od gatunku. Gier. Czyli wiesz, no mamy na przykład Deus Ex Bunt Ludzkości, gdzie słyszysz te dźwięki przyszłości, miasta, te muzyki przyszłości, przykład, miasto, ulic, przyszłości tak, generalnie, tak. Ale wiesz, w jednej chwili spacerujesz ulicami miasta, a w drugim momencie znajdujesz się gdzieś w wentylacji i odwiedzasz posterunek policji, no. To jednak nie jest to samo. To jest prawda, co właśnie ty mówisz, że to jest taka muzyka, która nie jest akurat konkretnie przypisana do tego jednego miejsca. To nie jest. Wiesz, ja bym jeszcze powiedział, ja bym może jeszcze coś, ja bym zaryzykował takim stwierdzeniem, że na przykład bijatyki mają takie tematy swoich miast. Street Fighter. Na przykład Street Fighter i to dobitnie pokazuje, no bo wiadomo, tam podróżujemy i walczymy w różnych miejscach na świecie, lokalizacjach. Raz jesteśmy, walczymy na ulicach jakichś, powiedzmy, tych... nie wiem, wioski w Brazylii, raz na ulicach chińskich jakichś tych miast, bazarów dokładnie, a raz na przykład na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. To jest może taki dobry przykład, tylko że dalej mówimy, że to są, wiesz, takie lokalizacje, no to wiesz, to równie dobrze można by powiedzieć, że japońskie RPG też są jakby ulokowane, bo miasta to też jest lokalizacja geograficzna, jeżeli to tak sobie... Ale wiesz, ty mówisz o bijatykach, ja bym tutaj dorzucił na przykład przygodówki, zwłaszcza te point and click. Przygodówki też się zgodzę. Kolejnym chyba bardzo dobrym przykładem jest Broken Sword Shadow of the Temple. Oj tak, bo tam odwiedzasz mnóstwo lokacji na całym świecie i słyszysz te melodie, które są charakterystyczne właśnie dla nich. Nawet nie tyle, co jak podróżujesz i jesteś w różnych miejscach, to ta muzyka się zmienia, bo to jest normalne, że się musi zmienić, ale na przykład jak jesteś w danym jakim, nie wiem, państwie, czy jak głównie gra się rozgrywa w Paryżu, we Francji, to jak zmieniasz jakąś lokalizację, to czasami się też ta muzyka zmieniała. Tylko ta muzyka znowu się zmieniała, ona była uzależniona od tego, powiedzmy, co się działo na ekranie, tak? Bo jak, nie wiem, bohater był w zagrożeniu albo odkrywałeś jakąś tajemnicę, to no to ta muzyka się zmieniała. No, to jest cały czas jakby wracamy do jednego, że ta muzyka, która towarzyszy nam w tle,
czy to jest postać jakiegoś miasta, czy lokalizacji, to wszystko jest uzależnione od gatunku gry. Dla mnie na przykład takim, nazwijmy, najbliższym przykładem tego, o czym teraz rozmawiamy, i to mówię z ręką na serce, to są właśnie bijatyki. Bo zazwyczaj te bijatyki czasami mają właśnie, są przypisane pod jakąś konkretną scenerię i one są od razu podpinane pod postać, tak? Nie wiem, Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, no wiadomo, że jeszcze mamy Kings of Fighter i można byłoby chyba wymieniać Guilty Gear i wiele innych świetnych japońskich bijatyk, bo jednak trzeba sobie powiedzieć szczerze, że bijatyki stoją raczej japońskimi. Mortal Kombat, no, to jest bardzo spórne, dyskusyjne, jeżeli chodzi o muzykę, nawet w tej ostatniej odsłonie. Ja raczej tutaj stawiałbym bardziej, no niestety wiemy, może nas za to zjecie, no ale niestety tutaj sądzę, że w głównej mierze to japońskie gry panują pod kątem tych właśnie miast. Nie wiem, Nier Automata chociażby też ma, to też nie jest taki, powiedzmy, nazwijmy to japoński RPG, ma jakieś tam elementy, ale to nie jest taki, to jest taki troszeczkę, nie wiem, slasher, można by powiedzieć śmiało chyba. I to są momenty, że nasi bohaterowie w jakimś mieście tam lądują, albo w hubie, w kosmosie, tak więc no, wiesz, albo na przykład, o, teraz mi przyszło jeszcze na myśl taka strzelanki. Chociażby, nie no, wiem... No, to już mnie zaskoczyłeś, bo wcześniej mówiliśmy o Far Cry'u. Tak, ale wiesz co, powiedziałbym o tych strzelankach, które o grach, gdzie mają ten tryb multiplayer na przykład. I chyba takim dobrym przykładem jest Destiny. Bo Destiny masz też jedno miejsce, w którym się spotykasz z innymi graczami, gdzie rozwijasz tą swoją postać i też tam przygrywa muzyka w tle. Tak więc, no... Naprawdę, sądzę, że jakbyśmy mieli teraz dalej ciągnąć ten temat i brnąć, to sądzę, że w pewnym momencie byśmy się dokopali do kilku innych propozycji tutaj. Ale z racji tego, że nasz podcast nie trwa 2-3 godziny, musimy się... bardzo byśmy chcieli, no nie, ale nie, nie zaryzykujemy. Nie będziemy ryzykować. Myślę, że ta godzina 15 to jest takie minimum. Znaczy maksimum dla nas wszystkich, bo nie chcemy raczej przekraczać. Żeby nikogo nie zanudzić. Nie chcemy was zanudzić. Żebyście nie zasnęli. No, ale właśnie, Mariusz, przechodzimy z wiosek, z miast, które już zostały wybudowane, do troszkę innych klimatów. Do takich gier, w których te miasta dopiero powstają, te wszystkie wieżowce i tak dalej. Mam na myśli tutaj takie gry industrialne, urbanizacyjne, nawet nie wiem, jak to nazwać tak naprawdę. Chodzi oczywiście o wszelkiego rodzaju city buildery, może trochę RTS-y, symulacje. Takie można by RTS, powiedzieć. Dokładnie. I tam, i oczywiście, no, nie będę ukrywał, tutaj takim punktem zaczepnym jest seria SimCity, gdzie również słyszymy muzykę charakterystyczną dla serii, ale zaskakuje mnie, że z nią ktoś może skojarzyć, że okej, to jest muzyka na przykład SimCity, tak? Albo City Skylines, również tam jest świetna muzyka, może trochę trochę bardziej jakby to powiedzieć, nie cichsza, tylko ukryta jest? Tak, tak. Ukryta? Nie. Subtelna. Jezus, okay. O to mi chodziło. Mm-hmm. Trochę bardziej subtelna. I nie tylko. I właśnie. No i oczywiście również mamy na przykład The Simsy, czyli ten motyw sąsiedzki, który chyba wszyscy znają, którzy grali przynajmniej w pierwsze The Simsy i wiedzą doskonale, o co mi chodzi. I ja tutaj mam, miałbym do ciebie takie pytanie. Jak ty zapatrujesz się z takimi grami, gdzie właśnie te miasta powstają? Bo mam na przykład przed oczami SimCity 3000, czyli jedno z moich ulubionych z tej serii, gdzie słyszę prawdziwy jazz, taki naprawdę najprawdziwszy jazz, grany przez żywą orkiestrę i to jest taki mały fun fact z mojej strony. Są tam dwa takie utwory, może nawet trzy, gdzie można usłyszeć, że komuś smyczek upadł na ziemię. Albo pod koniec któregoś z utworów słychać, jak się ludzie z orkiestry śmieją. A jak się wsłuchacie, to rzeczywiście można je usłyszeć, tak? I z drugiej strony również mamy City Skylines przeze mnie wspomniane, który jest zdecydowanie bardziej subtelny.
i ma takie klimaty bardziej new age'owe. Przy okazji SimCity 3000 również ma takie utwory new age'owe, nie tylko jazzowe, ale jazzowe są po prostu fenomenalne. Ja chciałbym ciebie zapytać, jak ty zapatrujesz się na tego typu gry? Wiesz co, no trochę zagrałem w swoim życiu tych RTS-ów, tam Age of Empires, trochę cywilizacji, nawet trochę Warcraft, tak, ogrywałem serię Command Conquer, co tam jeszcze było, Warhammera też trochę grałem. Niestety nie mam Settlersi tak samo, nie mam miejsca, tak więc nie maluję figurek, a do tego najlepiej jeszcze do tego mieć jakąś drużynę, żeby tam móc grać. Wiesz co, dla mnie chyba taki bardzo dobrym przykładem, pomijając to, co ty powiedziałeś, ale też takim sentymentalnym, to jest seria chyba Heroes Might the Magic, i tu szczególnie trzecia część, bo tam rozwijamy te miasta, te zamki, i budujemy nowe obszary, które nam później te obszary nam pozwalają później werbować nowe jednostki, tak? No i tam są dobitne, szczególnie w trzeciej części, czyli temat Castle, Tower, Rampart, Necropolis, czy chociażby mój ulubiony Stronghold. Ja sądzę, że ta trójka, no to bardzo fajnie to, co po Tony Romero i Rob King zrobili. No wiesz, są kwestie wśród fanów wspólne, że niektórzy są za trójką, dwójką, czwórką. No w moim odczuciu to w trójce to, co osiągnęli oba kompozytorzy, no to są wyżyny ich twórczości artystycznej. Nie wiem, czy kiedykolwiek, chyba znaczy nie mam potrzeby, żeby to przebijali, ale czy kiedykolwiek będą mieli okazję, żeby równie coś dobrego takiego napisali. Szczerze to wątpię, niestety, no bo ta marka wiemy, że została już dawno pogrzebana przez Ubisoft, więc ciężko powiedzieć, co z tego wyjdzie. Ale ja bym na przykład, takim może będzie to zaskoczeniem, bo ja na przykład w Final Fantasy coś takiego widzę, taką muzykę momentami trochę nawet industrialną, a mam na myśli chociażby Final Fantasy VII i utwór Mako Reaktor albo Shinra. To jest właśnie, to są takie tematy tych miast, które czy miasta, prawda? Miasta, czyli tam te slumsy, tak, bo ten Mako Reaktor to tak naprawdę to jest utwór, który nam to towarzyszy, kiedy mamy wysadzić pierwszy reaktor, chyba piąty, jeżeli mnie pamięć nie myli, to towarzyszy właśnie nam ten temat. I on jest taki, powiedzmy, nie dołujący, ale że taki przytłaczający jest. Ale tak się go miło słucha mimo wszystko, no bo za chwilę masz wysadzić, tak, reaktor, który może spowodować ogromne uszkodzenia tam, powiedzmy, tego sektora. No i też Shinra, tak? Czyli tej korporacji. Oj tak, Shinra, no, złowieszcza. Złowieszcza, jest, dokładnie. Słychać, że to jest taki główne miejsce zła. No, a z drugiej strony na przykład później mamy utwór też z mojej ulubionej odsłony, Balab Garden z Final Fantasy VIII, czyli taki jakby to ująć, utwór, który cały czas nam towarzyszy, no bo wcielamy się w postać studenta, no taki studenta, który studenta militarnego, można powiedzieć, organizacji militarnej, bo to tak najłatwiej można byłoby określić. I też ten temat bardzo pamiętam i utkwił w pamięci. A z kolei znowu po drugiej stronie mamy chociażby, nie wiem, taki temat z Final Fantasy VII, Rufus Welcoming Ceremony, albo z Final Fantasy IX Black Mage Village, taki, wiesz, bardzo, jakby powiedzieć, humorystyczny, jak to się mówi, chyba slapstickowy, nawet, no. I wiesz, ja wiem, że ty tutaj głównie nawiązujesz do tych RTS-ów, jak te miasta jakby
ta muzyka się nawet czasami rozwijała się z tymi miastami. Chyba to w Cywilizacji coś takiego zrobili, że im bardziej było chyba nie w Cywilizacji, tylko w Anno chyba to zrobili, że jak im bardziej się rozwijało twoje miasto pod kątem architektonicznym i też jaka to była epoka, to zmieniała się muzyka automatycznie. Ona była, to zmieniała się, po prostu była dostosowana do takiej epoki, w jakiej miasto się rozwijało. Wydaje mi się, że to była Age of Empires. Age of Empires na pewno to było. To wiesz, to nie jest coś, co, ja nie mówię, że to Anno wymyśliło, nie pamiętam, kto był pomysłodawcą tego. Sądzę, że któryś z tych na pewno europejskich RTS-ów. Ale pamiętam, że no to się zmieniało. I to jest, wiesz, to jest bardzo ciekawy patent. Tego w japońskich RPG z kolei nie zobaczysz, nie usłyszysz. Nie przypominam sobie. Jedynie to się może zmieniało chyba jak od strony fabularnej, jak nie wiem, miasto zostało zniszczone, a ty wracasz do tego miasta i jest zupełnie inne i inaczej ten utwór brzmi. Tak? Chyba takim przykładem jest Chrono Trigger, jak tam podróżujesz w czasie, to na przykład niby jesteś w tym samym miejscu, ale inaczej ta muzyka już brzmi. Tak więc no, to wielokrotnie już kompozytorzy pokazywali, tak? Tyle chyba. Nie wiem, czy coś jeszcze ewentualnie tutaj chciałeś dodać? Ja tylko od siebie mogę powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli chcecie fajną, taką industrialną, znaczy kojarzącą się z budowaniem właśnie miast muzyką posłuchać, myślę, że warto posłuchać właśnie SimCity i City Skylines, zwłaszcza SimCity 3000. To jest fantastyczny jazz, tak jak powiedziałem, ale to jest prawda to, co ty mówisz. Jeszcze patrzę na te RTS-y, ale właśnie Anno, na przykład 1602, który miał fenomenalną muzykę, adekwatną do epoki. Tak, bo mamy Anno 1602, 1800, który ma piękne melodie, naprawdę piękne melodie. Jak Tropico, tak? Jeszcze jest o tym, że tam Jezus, Tropico, gdzie tak. Dyktatora się wcielasz, to tam też w ogóle muzyka. No masz takie kubańskie już rytmy, takie mocno kubańskie, ale też rzeczywiście fakt, idealnie pasuje. Także no, nie możemy narzekać, tak? Jednak myślę, tak się zastanawiam, czy nie zrobić takiego podziału, że najlepsze takie muzykę miejską usłyszymy właśnie w RPG-ach, głównie w japońskich, w zachodnich również, jeśli chcecie takie klimaty średniowieczne. No i myślę w tych zachodnich RTS-ach. Takie bardzo charakterystyczne nie tylko do konkretnego gatunku, ale też myślę do konkretnego konkretnej gry. Bo one się rzeczywiście zmieniają z kolejnej odsłony. Tak? To nie jest tak, że jak odpalicie sobie, nie wiem, przykład Anno 1602 czy Anno właśnie 1800, to usłyszycie to samo. No nie ma takiej opcji. Usłyszycie rzeczywiście inne melodie charakterystyczne dla danej gry, dla danej epoki. Mariusz, wiesz, mam dla siebie jeszcze jedną sprawę, jedno pytanie. Czy mógłbyś wymienić, no tak powiedzmy, trzy takie twoje ulubione melodie z wiosek, właśnie z miast w grach? Takie konkretne. Dobrze, ich tytuły, jeśli możesz podać. Dobrze, że się przygotowałem. Ale tak powiedziałem, było za mało czasu, żeby się przygotować. Będę miał więcej niż trzy, bo będę miał aż chyba 12 albo 10. Jezus Maria, dobra. Niektóre się już tutaj, niektóre powtórzę, bo już w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy już o nich wspomniałem. Ale to jest trochę krzywdzące, bo z tych utworów jest o wiele więcej. No bo z Pawłem i z innymi gośćmi sądzę, żebyśmy jeszcze o wiele mogli tutaj dopowiedzieć w kwestii tej różnorodności. I sądzę, że tutaj ta różnorodność to jest słowo klucz. Naprawdę tej muzyki jest tak dużo, że ciężko, naprawdę uwierzcie mi, że ciężko w jakieś... Ja bardziej wytypowałem te utwory, które mam jakąś nostalgię do tych utworów. Ja nie mówię, że to są jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, najlepsze utwory
z tego gatunku, ale one są dla mnie takie nostalgiczne i też podobają mi się pod kątem użytego, nie wiem, instrumentarium albo harmonii, muzyki, melodii. Pod tym względem patrzyłem, wybierając te utwory. No ale to okej, no to przechodząc jakby do konkretów, no to u mnie na pewno to jest Final Fantasy VII Cosmo Canyon, o którym już zdążyłem chyba dzisiaj wystarczająco dużo powiedzieć. Final Fantasy VIII Ballad Garden, Final Fantasy VIII Fisherman Horizon. O, podoba mi się bardzo taka swawolna, delikatna melodia, taka nazwijmy to portowa, bo to jest tego miasta, które to było chyba portowe miasto, jeżeli dobrze pamiętam. Cudowna, nie wiem, jak może być cudowny, przytłaczający utwór, ale w tym wypadku bardzo lubię, bo tam taki klawesyn słychać nawet w tle. To jest Final Fantasy IX Kingdom of Burmecia. Ulubiona twoja seria, czyli Gains of Suikoden, Beautiful Golden Capital. Uwielbiam album Horizonte, czyli te aranżacje, gdzie tam są nagrani wokaliści, są naprawdę instrumenty nagrane i tam ten utwór przepiękny w pełnej utwór, krasie. Warto, tak, warto przesłuchać. W pełnej krasie wybrzmiewa i naprawdę, jeżeli nie wcześniej nie znaliście takiego albumu jak Horizonte, Gains of Suikoden, to koniecznie przesłuchajcie. To jest coś zjawiskowego. Później, no, już rozmawialiśmy o tym w 51. odcinku podcastu, czyli muzyka do Chrono Crossa i w moim odczuciu to jest Arnie, Homeworld, no i Termina, Anatol World. To są cudowne utwory. Kompletnie ja mogę ich słuchać do znudzenia, a na żywo brzmią jeszcze lepiej. No i ostatni utwór to jest z drugiej odsłony Star Ocean, tylko że to jest takie trochę... Mówię, że ja się też zastanawiałem, bo czasami jest tak, że naprawdę będziemy mieli kiedyś twardy orzech do zgryzienia, jak będziemy robić kolejny odcinek, nie wiem, o jakichś lokalizacjach, utworach albo czy pokroju te tereny, mapy, jeszcze bitewne utwory. Ale musiałem... O Jezus, przy bitewnych będę miał co mówić. Będzie o czym rozmawiać. A tutaj trochę mam problem, bo teoretycznie nie jest to żadne miasto. No, jeżeli nie mówiliśmy na przykład dzisiaj o Gens of Legend of Mania na przykład, a w Legend of Mania też Second Edition Legend of Mana ma piękne utwory miast, bo tam jak budujesz, pamiętasz na tej wyspie, na mapie, to budujesz dosłownie czasami lokalizację, tak, bo jest jakiś tam las albo ruiny, ale też masz miasta. Naprawdę to, co Yokoshi Momura zrobiła w Legend of Mana, jeżeli chodzi o miasta, no to nie zostało powtórzone w jej przypadku, nawet w Kingdom Hearts, tak więc no też nie powiedzieliśmy, naprawdę nie starczyłoby dzisiaj czasu, żebyśmy o wszystkim powiedzieli, dlatego to jest temat trochę taki pobieżny, to znaczy niby jest to coś związane z miastami, ale to się wszystko dzieje w lesie, a mianowicie z drugiej części Star Ocean to jest utwór The Vulnerable Forest, Motoi Sakuraby. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle Star Ocean 2. Znam, wiem o co chodzi. Cudowna kompozycja. Tyle. A ty? Masz więcej niż trzy, czy tylko trójkę dzisiaj przygotowałeś? Mój drogi, tak jak powiedziałem, jestem pies na tego typu motywy i przesłuchałem ich bardzo dużo. No ale okej, jak mówisz, że masz trzy, jak mówisz, że masz 12, no też, no, ja też myślę, no, ja mogę wymienić ich kilka. Proszę bardzo. Oczywiście muszę wymienić coś z Suikodena 2, ale no... Nie było. Posiedziałem chyba z pół godziny albo nawet więcej, żeby powiedzieć o każdym utworze po kolei, ale stamtąd myślę, jeśli chodzi o takie typowe mieściny, to warto posłuchać takie utwory jak Peaceful Mountain Village, na pewno Homesickness. To jest właśnie taki motyw, o którym chyba na początku mówiliśmy, taki mówiący właśnie o
pochodzeniu głównego bohatera. No tam akurat głównych bohaterów z tej wioski, z tego miasta, z którego oni pochodzą. Fantastyczna melodia. Let's Climb That Hill. Myślę również Two River City. Także jest naprawdę tego bardzo, to bardzo Two Rivers, przepraszam, jest to naprawdę bardzo, ale naprawdę bardzo dużo i myślę, że cały album jest warty przesłuchania. Jeśli chodzi o serię Suikoden, jeszcze zostanę to wspomniany przeze mnie gdzieś na samym początku, ja chyba tytuł zły podałem, to jest Town on a River. Motyw z Suikodana 5. To jest właśnie ten, gdzie wiesz, wchodzimy do tej wioski, która składa się z samych łódek, tak naprawdę. Ale okej, żeby nie być monotonny i mówić tylko o Suikodenie, bo wszyscy mnie słuchaj, będą lepiej, mieli o Suikodenie, dosyć. Lepiej o Suikodenie niż o grze na literę o tytule, zdecydowanie. Jest, z Earthbound motyw Boy Meets Girl. To jest jeden z pierwszych, jaki usłyszymy w całej grze, w mieście Tucson. To jest taki motyw, który podkreśla właśnie taką niewinność dziecięcą, nie? Że naszymi głównymi bohaterami są dzieci i o tym trzeba pamiętać, no nie, może przygoda, na którą idą, to jest tak naprawdę jakaś zabawa, jakaś rozrywka, może to się dzieje w ich głowach, ale ci, którzy grali kiedykolwiek w Earthbound, wiedzą doskonale, że później rzeczy się dzieją. Wild Arms 4, Nightless City, Guara Buelo. Trudno mi w jakiś sposób wyjaśnić ten motyw, jeśli ktoś nie grał w Wild Armsy. To jest taki to jest taka bardzo tradycyjna melodia. Tam słyszymy trochę takich elementów jazzowych, ksylofon i nie tylko. Myślę, że powinniście sobie to przesłuchać. Co tam jeszcze? Traverse Town, Kingdom Hearts, czyli połączenie, wiesz, tej baśniowej krainy Disneya, no baśniowej, takiego miasta a la Disney z takim zacięciem a la Final Fantasy, bo ja wiem, 8 może trochę. Jeśli graliście w Kingdom Hearts, no to wiecie doskonale, że to jest taka seria, gdzie disneyowskie postacie walają się tu i tam. Traverse Town myślę, że jest takim ulubionym utworem w ogóle generalnie fanów serii, bardzo charakterystyczny. Mógłbym tu również wstawić motyw, myślę, wioski z Final Fantasy generalnie. Wiesz, o który mi chodzi, o ten najbardziej taki najbardziej charakterystyczny, który chyba przewinął się przez wszystkie remake'i, remastery całej serii. I motyw, który muszę wymienić i nie został wymieniony przez ciebie i jest mi bardzo smutno z tego powodu, jest to Corridors of Time z Chrono Triggera. Wiesz co, miałem to na liście. Tak, miałeś na liście. Nie na liście ulubionych utworów, tylko miałem na liście miast. Miałem go. Zaraz ci powiem. Jeszcze miałem Peaceful Days, Guardian, Millennium Fate. Oj tak. No. Ale właśnie Corridors of Time jest chyba najbardziej znanym, jeśli mam być szczery. Najbardziej rozpoznawalny. Najbardziej rozpoznawalny. Wiesz, wchodzisz do Kindle Zeal, który znajduje się gdzieś w chmurach i masz takie klimaty. No nie próbuję cudowny znaleźć takie słowo odpowiednie. Ujmę to tak, Corridors of Time osiąga taki poziom wyrafinowania i taki poziom techniczny, znajdujący się zdecydowanie wyżej od innych motywów miejskich, chyba nie tylko w Kingdom Hearts, ale w ogóle w JRPG-ach. I to, że wiesz, ten stereofoniczny charakter utworu został wykorzystany, tak? Że raz słyszysz jakąś melodię w lewym uchu, raz w prawym i to przechodzi przez twój mózg, to jest po prostu bajka. Bardzo dużo podkreśla charakter futurystyczno starożytnego królestwa znajdującego się gdzieś w chmurach. Mi jeszcze przyszło do głowy, że w sumie nie wiem, czy Shadow of Colossus czy Aiko byśmy tutaj nie mogli podpisać też pod
pod ten, to, o czym dzisiaj... Zastanawiam się, ale... Czy tam byłoby teoretycznie, jak się pojawiasz w jakiejś lokalizacji, to wybrzmiewa utwór, tylko że te utwory są czasami przypisane nie tym kolosom było. W Shadow Claw. No dokładnie. To tam chyba dokładnie. Nie. Znaczy wiesz, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że pamiętaj, że zwłaszcza w Shadow of the Colossus, no raczej wiochy nie masz. Kiedyś musielibyśmy właśnie o tych dwóch grach, bo trzech grach, bo jeszcze z The Last Guardian, o tych trzech grach kiedyś o muzyce byśmy musieli powiedzieć, bo to... To kiedyś osobno. No. To kiedyś na pewno osobno. Ale Corridors of Time tak, w 100%. Zdecydowanie. Masz moje 100% poparcie w tej kwestii. Słuchajcie, jeśli wy macie jakieś motywy, które przychodzą wam do głowy, oczywiście dajcie nam znać i w komentarzach na YouTubie, na stronie, również na Discord was zapraszamy, tam się rzeczy dzieją, dyskusje i nie tylko. Mariusz, ja bardzo tobie dziękuję za to, jak zawsze, że poświęciłeś mi czas. Jak zawsze czapka w dół, cała przyjemność po mojej stronie, naprawdę. Boże, te 2 tygodnie przerwy jednak zrobiły swoje. Myślałem, że będę się denerwował, ale jednak poszło na luzie, na szczęście. A czemu by się miał tak denerwować? Już pisała 51 odcinków za nami, to doświadczenie już nabyłeś odpowiednie. Słuchaj, 53, już jesteś studentem. A już. Już nie jesteś studentem. A bardzo chciałbym być. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy jeszcze raz, zapraszamy do subskrybowania nas na YouTubie, na Spotify, Google Podcast, Apple Music, na SoundCloudzie, gdziekolwiek. Zapraszamy, tak jak mówię, do dyskusji, na stronie, na Discordzie. I to tyle. To był 53. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas, Mariusz Borkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.